No hello, tutaj Purpose, są ze mną. Dobry wieczór, Jingi z tej strony. I jest razem z wami Lighter, siemanko. Dobry wieczór. Przechodzimy dzisiaj do nagrywania gry pod tytułem The Forest. Tak, w tej grze musimy pokonywać ludojadów. Dobra, i... bo... No i w dzisiejszym odcinku będziemy eksplorować naszą jaskinię. Znaczy, będziemy schodzić tam gdzie ostatnio się zesraliśmy z Lighterem. Właśnie tak. I nie poszliśmy dalej. A jako, że dalej. Gingis jest bardzo odważnym człowiekiem, on się nie zesra. On będzie podcierał. Ja już byłem w toalecie. No wiem, bo czekaliśmy na ciebie. Dobra. To co, czekajcie, ja tutaj z lina w dół. Tu Gingis. Tu się schodzi. Dwa pierwsze poziomy, jak schodzisz tą liną, to no tam a się nie się ma... jak się schodzi? Musisz kliknąć w linę. Naprawdę nie masz się czym przejmować, bo dwa pierwsze poziomy tam się kompletnie nic nie dzieje. Musisz na nią kliknąć E. Następny. Na sam dół mam zejść? Tak. Nie bój się, jeszcze tam byliśmy, tam nie ma... No już jestem. Już tam nie ma czego się bać. Ale się niczego nie boję. No o, tu serce to... leży wyrwane. Jakie serce? Gdzie ja chcę serce utknąć? No serce. O, teraz to? Tak? Teraz tą linę? Jesteś? Teraz tą linę, tak? Tak. Panowie, będziecie mnie pocałować po rękach za to, że poszedłem dalej na chwileczkę zwiedzić. Będziecie mnie po rękach całować. A co żeś na nas? Latarkę. Ale taką z GTA za 1000 zł? Dobra. Dobra, jak tam zejdę na dół, to ją odpalę, bo ona ma niestety, na baterię jest, a te baterie są ograniczone. Gdzie ty jesteś? Już do was schodzę, bo ja byłem na górze cały czas. Tak? Tak. Kurde, Katalina długa. A możemy to samo wydać tą latarkę. Nawet na pewno będzie dla was ta latarka tam. No to teraz, znalazłem. Później. To później pójdziecie. Nie wiadomo, co dalej. Przeżyjemy. I co dalej? No poczekajcie tam, na samym dole. To zaraz ci pokażę, dzięki, gdzie trzeba iść. Kostkę mam. Głowę mam. Kości jest dosyć sporo rozrzuconych. Ale widzisz, jacy byliśmy odważni. Zeszliśmy tutaj w ciemność, wiesz. Sami. Do tego momentu. No nie mówcie, że jesteście jak dzieci i mam was za rękę prowadzić. Nie. No może sobie zaśpiewajcie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Wystarczy, że pójdziesz przodem. Dobra, i chodź tutaj. Ja mogę coś tu zobaczyć. To jest latarka, ale jest do dupy. Czemu? No jest taka... Najgorsze jest to, że mam głodu już bardzo w cholerę dół. Skupiona jest. Ja mam 6 snaków, jeżeli potrzebuję. Co to jest tu? Wziąłem karnister. I trzeba ich jakoś użyć i wskoczyć do tej wody. Trzeba klikać na nią. Can be used to rebuilder. A gdzie to jest ten karnister w tym? Na samej górze. Klikniesz L1, lewy przycisk i chyba dostałeś już go. No mam. Ewentualnie jak powietrza zabraknie, to wtedy w niego trzeba kliknąć. Nie wiem, kliknąłem teraz, nie wiem, co się dzieje. Can be used to refill rebreath. Tak, dopiero jak zabraknie ci powietrza, to wtedy w niego klikasz. Dobra, no mam, no i co dalej? No niby go mam, kliknąłem w niego i... No to masz w niego na razie nie klikać. Dopiero jak ci powietrza zabraknie, to masz w niego klikać. Ale nie, kliknąłem wcześniej, tylko że daj mi jeść, bo głodny. Pochodnie? Idziesz pod wodę. O, no, głodny jestem. Dobra, już ci daję. To ja nie mogę chodzić. Trzymaj. Nie mogę tam iść do was, mogę tylko do tyłu iść. Dlaczego? No, ale jestem przed tobą. Stoję. Czekaj, tu. No już biorę, no, o, mam. Ja myślałem, to wszystko jest jakaś, kurde, anomalia jakiegoś, nie wiem. Tak fajny to odcinek, jak to wygląda. No dobra, zjadłem i no co dalej? No to tam. Gdzie to jest? Ja no nie to... mogę się ruszyć. Jak się nie możesz ruszyć? A nie, czekaj, co to jest oto? No to jest martwiak, no nieważne, nie patrz na niego, to jest martwy nurek, który tutaj umarł. No dobra, idę. Tak. To tam? Tak, tam. Ale ja nic nie widzę. Co z tego, płyniesz? No i gdzie? Usa Lighter, L. Tam trzeba zanurkować. No musisz nurkować w dół, no co, boisz się? No, czekaj, no i co mam, jak mi powietrze już ubywa? Nie widzę nic. Wiesz nic, tam nic nie widać. Kurna, no to... No znowu wypłynąłem. A to nie jest chyba głęboko tak strasznie. Masz tą latarkę? No, ja mam latarkę, tylko że wątpię, żeby ona... działała coś... pod wodą. Daj mi tą latarkę. No dobra, niech ci będzie. Kombine. Głupie, że musisz podać komuś latarkę. Nie mogę jej dodać do... A wyrzucić jej nie możesz? Nie. Da się skombinować chyba. Nie da się. No to jak ja mam tam wejść, jak ja tam nic nie widzę? No Purpose tym musiał pójść pierwszy. Gingis i jego kurna monitor. Nie, no jeszcze ja tam... może by sobie zmienił ten, jak to się nazywa?
Tam widzę jakieś świeczki na tym, ale... Dobra, tu... wiecie co? Poczekaj, poczekaj, no. No czekam. Ła. Bo tak, 100%. To też a czy flara przypadkiem nie powinna rozświetlić, kurna, powinna. Czegokolwiek? No, powinna tam wpaść i świecić się przecież. Powinna. Ale tam ma swoje kaprysy. Tu jest cholernie głęboko, co wy gadacie. Trzeba po prostu płynąć w dół, no i to jest największy problem. No dobra, no ale o to chodzi, że jak ja nic nie widzę, to gdzie mam płynąć? Właśnie, a jak ty masz... Ja też tam nic nie widzę. No dobra, płynę. Ciągle trzymam w dół teraz. No dobra. No i mam połowę powietrza i co mam dalej zrobić? No to otwierasz ekwipunek i klikasz w R-kanister. Właśnie. Nie mogę otworzyć ekwipunku pod wodą. Co? To wracaj się. Aha, teraz to się wracaj. Nie teraz może, no umrę. Serio. Dobra, trzeba było go jednak otworzyć w tym. Chyba no zaraz umrę. No to wypływaj do góry. No staram się, gdzie jest góra. No tutaj, gdzie my jesteśmy. Nie no, masakra. Aha, ja sobie cały czas po powierzchni. Jestem. Tak, o ludzie. Dobra, czekaj, kliknę teraz ten... To nic nie daje, musisz... To nie... Jeżeli nie da się otworzyć ekwipunku pod wodą, to nie ma sensu tam płynąć. No dobra, wziąłem to. A gdzie jest maska do oddychania? No nie ma mowy takiego czegoś na razie. Na nie, no to mi ucieka bardzo szybko powietrze. Na chwilę obecną nie wymyśliliśmy jeszcze takiego czegoś. Gdzie wy jesteście tu? O, tutaj na brzegu. Kurde, tu jest ciemno. No. Lepiej by gdybyśmy mieli latarki. Ja tu nic nie widzę kompletnie. No teraz najgorsze jest to, że... Tu. Nie tu. Lighter, podejdź do brzegu, bo naprawdę ja mam problemy z wyjściem. No to jest strasznie płytko w takim razie. Dobra, jest. Dzięki. No ale nie jest tam płytko chyba. Jest płytko, jestem przy tym. Cały czas tam jest głęboko. Nie, bo cały czas wiesz, no jest tak ciemno, że ci się wydaje, że cały czas płyniesz w dół. A może już dotykasz dna po prostu. Ale ty już dotykasz dna, jest, coś podniosłem. Co? Kość. Brawo. Ja pierdziel. Dobra, nurkuję jeszcze raz, nie jest tu głęboko, jest okej. Ale latarka działa pod wodą, to sprawdzałeś? No gdzie, jak ja nie mogę nawet ekwipunku otworzyć. Ale nie mogę. To weź do ręki. Podniosę, dobra, jakieś podniosłem te, medykamenty. Medyki? No. O, rzecz, dzwonek! Co się stało? Nurkuj, kurna, nurkuj! Dobra, już wiem, gdzie tutaj, o co tu chodzi i po co jest to do powietrza. No. Tam, pod tym, jest tunel. Tam na wprost, trzeba przepłynąć i tam jest dalej tunel. Tylko ja nie wiem jak can be used to refill rebreath. Ale ja nie wiem jak to zrobić w trakcie tego. A tam tego. Nie jest F ileś do użycia? Charge F1, no. No, bo to F1 trzeba naciskać po prostu i tyle. Dobra. Na pewno? Mam dwie sztuki i ja tam płynę. Ja mam jedną sztukę, bo już ja dwie mam... zużyłem. Mogę dać ci jedną. A ile masz? Dobra, ja tam 3. płynę. To daj jedną. To poczekaj może na nas, co? Na razie... Nie wiem, co tu się dzieje. Nie mogę, dobra, nie mogę, chodź. Jestem cały zesrany, powiem wam tylko tyle. Pewnie umrę zaraz. Widzę tunel. No. Nie! F1 nie działa! Niemożliwe. Wracaj, nie działa, nie działa, nie działa. Umieram. Wypłynąłem. Jestem to... po drugiej stronie. Co? No widzisz, tam musi być, da się przepłynąć. Ja pierdzielę, bo się zesram zaraz. Weźcie tu, chodźcie do mnie. Kurna, dobra. Przypłyńcie tu do mnie. Wpłyniemy. No moment. Kacper, płyń pierwszy, ja za tobą, bo ty więcej widzisz. Dobra, chodź. Tu się da przepłynąć. Ale to nie działa F1 tutaj. No. To ja płynę w ogóle, czy ja w miejscu stoję? Nie mam pojęcia, tak samo ja nie widzę tego cholernego tunelu. Płyniecie do mnie, płyniecie. Lighter na pewno płynie. Ty stoisz, Dżingis. Lighter płynie. Już możesz wypływać. Ale to trzeba głębiej tam zejść? Nie. Dobra, jest. Lighter. Powiedzcie mi, to trzeba głębiej pod wodę, czy to jest zaraz tu pod powierzchnią? No, do dna, że tak powiem. Cholera, no ja tam nic nie widzę. Tylko żebyś się nie udusił, ziomek. No właśnie, o to chodzi. Dobra, spróbujmy. To tam dalej coś jest, widzisz to? No widzę właśnie, dlatego jestem lekko obstrany, nie wiem. Pierdziele, ludzie, ta gra jest płynę bardziej creepy niż amnezja. Tak. Nie płynę do was. Nie płyniesz chyba. Cholera. No nie widzę tego cholernego tunelu. A nie wstałeś. No ale...
No bo musisz do dna dopłynąć. I na wprost tam, gdzie ci pokazywałem. Pulpozja, to próbuję zrobić, wiesz? Naprawdę, wybacz, nie ale... Nie niego? Ale to co ty jest z tym twoim monitorem, że... No to mam ciemności egipskie tu. No, ja też mam ciemności, ale nie aż takie ciemności. Czekaj, opcje, zobaczmy, może wezmę jakoś... No, właśnie. Czegoś więcej tego? Field of view, nie. Volume, music, nie. Nie ma tutaj. Nie ma tutaj. Dobra, idę na twardziele. Możemy albo... Dobra, to idę z tobą. O ja pieprzę, tam jest coś wielkiego! Się rusza! Widzisz to? Nie mam tam zanurkować. Nie. Tam się rusza jakiś cholernie wielki potwór. O, teraz mi tak zrobiło się strasznie jasno i coś tam widzę, no. Ja pierdzielę, nie. Co jeżeli to coś potrafi pływać? Weź mnie, nie denerwuj, co? O, dzięki, spłynie. Tylko nie w tę stronę znowu. No tak. Czekaj, no ja widzę teraz jakieś tam światło, poświata, byście tam, tak, tam pochodnie takie, zapalili? Nie, tam jest coś jak, coś takie zielone poświty. Dzięki, ja zapaliłem tutaj tą zapalniczkę, więc jak coś to możesz... Dobra, ja za ciebie zanarkuję, ale to czy to coś daje, jak ty za mną popłyniesz? Czy ty mnie nie będziesz widział? Jak też, cię nie? będę widział przed sobą, to będę płynął za tobą. Tak to widzę, a tak naprawdę jest ciężko. No widzę tylko zapalniczkę tam gdzieś się świecąco w oddali, ale jak tam dotrzeć do was, to nie mam zielonego pojęcia. O, czekaj, teraz jestem na jakiejś skale. Dobra, już do ciebie płynę. O. Płyń za Nikiem, ziomek. Próbowałem, Kacper, naprawdę, no, wybacz, próbowałem. To aż takie trudne nie jest. O kurde, teraz to ja się zgubiłem w tym. O tędy, Purpos, tędy. I możesz zaraz wypływać. O, widzę was, dobra, widzę was. Czekajcie chwilę, ja wam powiem kiedy tylko, żebyście zanurkowali. Ja za wami od razu płynę już. No dobra, Lighter, mam twoje plecy przed sobą. Dobra, to płyniesz, Purpos, ty, potem ja za tobą. Zblokowałem się, ale płynę. Płyniesz, Dżingis? Jesteś tam? No właśnie nie widzę tego wejścia, tego cholernego tunelu. Ale, widzę, no to płyń za nami. Kim było płynąć? No, o Boże... Kasper, jak taki jesteś mądry, to chodź mi pomóż. Teraz to ja już się utopię tu, cholera. No to weź, wypływaj. Może faktycznie iść do niego i mu no przepłyń. No, udało mi się wyjść. Bo ja naprawdę nie widzę. Wiem, że to jest o tam. Tam. O. Jeszcze mi, kurde, spada cały czas ten. Wytrzymałość, cholera. Masz coś do picia i do jedzenia? No mam tylko picie. No napij się. I no. Pokaż mi to. Ojcze. No i co ty będziesz widział? Nie za wiele. No właśnie. Bo ty masz coś... Ja wiem, co ty masz, ze względu na to, że światło ci wali, nie? No i tu mam jeszcze tą. Tak, i pewnie przez to. Ale to ja już sobie to załatwię dopiero kolejnym razem, zamienię miejscami monitory po prostu ale i tyle. Ale słuchaj, naprawdę, płyń po prostu za nikim. No dobra, gdzie ja mam płynąć? No tak, dobra, ja po ciebie płynę. Ale nie płyń teraz, bo się na no. Utopisz. Dobra, czekaj, ja znam ja płynę. Poczekaj, Lighter tam, niech stoi. Lighter, poczekaj tutaj. Czeka czy nie? Tak, tak. Nie ma go. Pierwsza Kacper, rzecz jest taka... Wracaj tam do ojca. Dobra, już wracam. Czekaj. Aha, dobra. Popłyniesz za mną. No dobra, mam ciebie, widzę cię. Mhm. Jestem przy samym tobie, no. Powiedz jemu, żebyście wypłynęli na zewnątrz i dał ci coś do jedzenia, bo teraz zdechniesz z głodu. To tam wypłynę już na zewnątrz. Tam wypłynę. Mam ja płynąć? Jak mam... No masz. Dobra, płyń Purpos. Najpierw do dna zupełnie. Widzisz mnie? Płyniesz. Dobrze. Wszedłeś dobrze. Płyń za moim nikiem. Na shifcie się płynie szybciej. Shifcie szybciej. No dobrze, ale ja nie mogę szybciej płynąć ze względu na to, że jak będę płynął szybciej, to zgubię no twój dobra, nik to płyń. I się zagubię. Już. Proszę. Jest. Magia. Ła, dzięki. O, dobra. I teraz... Teraz mam większy problem, bo tam jest wielki potwór. Dobra, a masz coś do jedzenia? No ale teraz ci przyszedł i tak machasz po prostu myszką jak szalony za nikiem i tyle. No dobra, no. Do jedzenia? No masz. Mi tak samo by to się przydało.
No, nie wiem, czy ty jesteś w stanie to teraz wziąć ode mnie. Tak, jestem. Dobra, chyba wziąłem. Batonik. Macie? Mam batonik, tak, wziąłem, teraz dziękuję. Ja chciałbym. Tylko o ile będziesz w stanie ode mnie wziąć, bo ostatnio nie byłeś w stanie. Tak, jeżeli nie będę w stanie, to dasz Genghisowi, a Genghis... No masz. Nie jestem w stanie, daj Genghisowi. Dobra, i teraz ja. Tak. Tak. Ej, kurde. Pomylał mi się zawsze klawisze. No co jest, czego nie mogę wziąć? Dobra, tak i tak, proszę. Mogłeś wziąć? Tak, mam już. Dobra, dzięki. Zjadłem, dobra. Płyniemy tam, na kozaka? Pamiętajcie o siekierze od razu. Ja już mam... O bloku, natychmiast. Jezu, nawet odgłos... Słyszycie to? Jeszcze nie słyszę. Tak. O, teraz słyszę. Ja pierdzielę, ja tam nie płynę. Ja to na skalę już jestem. Ja to fromole. Ekwipunek, dobra. Znaczy ty to widzisz, Genghis? Toperze. No to sobie wiedzieć toperze chyba. To Genghis idź pierwszy, co? No też idę. Pamiętaj o bloku. Cały czas na bloku jestem. Pipies jeszcze mi zaczął szczekać. Co to jest? To są nie toperze. To nie jest, to jest jakieś dziecko małe. A tu jest kilka ich, o. Ale to jest ich legowisko! Co to jest? Czekaj, jak się wkurzy, jak go zabije. Czekaj. O, widzicie, on nie lubi światła. Weźcie co zabijcie. No próbuję. Już nie jedno nie żyje, o. Ja pierdzielę. Panowie, gdzie byśmy dotarli? Nie mam żadnego pojęcia. Do sierocińca potworu. Ej, czemu ja tu stoję na czatach? Czemu wy nie idziecie pierwsi? No przecież ja idę, poszedłem pierwszy, o co ci chodzi? Odejdź, już mogę iść dalej. No to już idę. No idę sobie, jeszcze sobie patyki zbieram po drodze, no myślicie, że co? Ja pierniczę w ogóle. Flarę znalazłem. Mogę do Flargana załadować. Alkohol. Wspaniale. Gorzała, będzie impreza. Właśnie, mogę nam oświetlić drogę, ej. A myślisz, że to Fara coś da? No. A możesz zrobić pochodnie? No mogę, ale nie. No to zrób pochodnie. Dobra, tutaj jest jakaś wnęka. Czy ktoś tam pójdzie pierwszy? Ja pierniczę, dobra, ja gdzie? Idę. Dobra. A, tu no jest trup. Co tu jest? Trup! Ale on coś ma tam. Boże, się boicie, trupa, no kurde. No ja nie, ale gdybym miał coś... Tu jest jakaś woda dalej. No i co, znowu trzeba przepłynąć pod wodą? No nie wiem, ale tu jest jakieś bajoro znowu. Jeżeli tak, to poslecisz. No chyba ty. No nie, ja nic chyba nie... Chyba coś tam jest, o tam, po nie naszej prawej. Gdzie? Po naszej prawej? Znaczy po mojej prawej, jak tu się zejdzie do bajora. O tam coś jest, coś mi się wydaje. O tam. Poczekajcie chwilę. Mogę coś zrobić? Slaro ułazić? Myślę, że to coś da? Nie. No powinno rozświetlać, dało no. Nic. No, szczególnie, że można użyć jako światło. Jest w opisie. Wspaniale, że masz zegarek. Tam jest jakiś wodospad. Dzięki, popłyniesz tam? No ale nie wiem, w którym miejscu. Jak ją widzę, tam popłynął. Ktoś mnie huknął. Weź lighter. Ja ci nie huknąłem, jakim się to mogłem ci huknąć, jak ja byłem w inwentory cały czas. Czekajcie, tu jest jeszcze jakaś skałka. Drugie wejście do tego samego bajora to jest. A może tam na drugiej stronie coś jakieś. Tam coś jest, czekajcie, idę zobaczyć. I dzięki sobie raz chlup pod wodę. Coś mnie wciągnęło. Tam. A potem wypluło, bo jestem... Lighter, to nie był potwór, tylko to jest ruszające się odbicie wody na skalę. Ta, ano. To jest też tylko skałka, nic więcej nie ma. Lol. Potwór. Kurde, jak ja żałuję, że ja nie mam tu naprawdę czegoś, co mi ten... Ale to ja mam pomysł. Idź na chwilę do Lightera. A Lighter do ciebie. Ale to co? No, ty odważny będziesz mógł Lighterem pochodzić, bo będziesz wszystko widział. No idę do Lightera. Ale no. Nie rozumiem. W sensie do Lightera do pokoju. Aaa, tak. Na jego monitorze będziesz wszystko widział. Ale ja tak nie wiem, czy to można nazwać wszystko, ale na pewno więcej niż u Genghisa. Ale ja zamienię monitory już dzisiaj sobie i będę miał już dobrze. Jak zamienisz monitory? Nie no po prostu tamten będzie jako główny, a ten będzie jako dodatkowe. Zamienię miejscami i problem jest rozwiązany. Dobra, czy ja mam tu nurkować? No jak szukasz wejścia. Jak już ktoś, to w tamtą stronę. Tu jest w miarę jasno pod wodą.
To zdaje relację, żołnierzu. I dosyć głęboko. No to tym bardziej, raczej tam się nie da. Mi się wydaje, że raczej gdzieś tam będzie. No, tam, tą stronę tam, gdzie jest Dżingis. Ja jakieś tam... cholernie dziwne odgłosy pod tą wodą. Nie, nic się nie dzieje. To tylko wielki wąż cię dopadnie. Weź mnie, nie denerwuj, co? Właśnie, chociaż wąsze umie upływać, nie? Wąsze. Węże, nie wąsze. Ja się boję płynąć, no. Ja? No nie, bój, żaba płynie. Ta? To może ty tam popłyniesz, cwaniaku. Okej, daj mi tyle jasności, co ty widzisz. To ja chętnie tam płynę. To jest tylko gra w sumie, ja się po prostu boję skinę. No tutaj bym właśnie podejrzewał, że tutaj jest gdzieś dalej tunel. Coś jest, tam coś jest, tam jest bardzo głębokie wpłynięcie. Tak, tam jest jakieś... Ty nie płyń, Dżingis, bo... Ja już głodu, już głodu umieram. Czy co byłoby mi łatwiej, jakbym na przykład wiedział... O nie, czekajcie, tędy można płynąć, patrzcie. Tak o. Ano? Tak o, i dalej już nie wiem, gdzie mam być. No dobra, już masz zapaloną... No kurde, ściągnął tabia. Dżingis. No widzę. Dobra, jestem. I tu, dalej? Tutaj mamy labirynt. O, labirynt. Bardzo świetna pora, zwłaszcza kiedy umieramy z głodu. Bo tam dopłyniemy do piekarni. Co? Jezus, kurna, zaczynam umierać z zimna, a myślałem, że mnie coś zaatakowało. Ja pierdzielę, no po prostu zawał. Nie będę umierać z zimna, jest tam zimno. Ja, mi ciągle jest gorąco. No to nie liczy się w rzeczywistości, ale nie, nie w rzeczywistości, moja postać nie odczuwa zimna. Purpose, masz batonika? Mam batonika ostatniego. A, to nie wiem, kto ma najmniej, bo mi już, ja już nie mam nic jedzenia. Ja mam $120, ja chcę... Kup pizzę. Dziękuję. Już od razu żrę go. Kurde, bo mnie atakuje ten. Głód. Nie głód, tylko... Ja muszę sobie tu rozpalić ognisko, ile jest to blisko. O, chyba effigy znalazłem. Ale właśnie, dlaczego my to ognisko nie rozpalimy? I tam były tyle stworów, mogliśmy je pokroić i upiec mięso. Ja ale my jesteśmy... W porę pomysł, nie? Mogliśmy chociażby nogi pokroić. Czy może ktoś morderze? Chociaż oświetlić troszeczkę, bo ja umieram z zimna. Czekaj, próbuję, będę robił ognisko. O, to ja fire. Zrobię szybciej może, co? Dobra, ja już je zrobiłem. Stawiam. Aha, dobra, właśnie. Dobra. I zapalimy teraz. Dobra, ja muszę się ogrzać, bo już zaczęło mnie... Pies. Dobra, ale słuchajcie, wyszliśmy na coś ten. Ja proponuję, żebyśmy resztę nagrali już w kolejnym odcinku, bo ten ma 23 minuty. Dobrze, no. Dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. I pamiętajcie, że gdy łączą nawet pokolenia i dobranoc wszystkim. Na razie. Yo.